No siema, z tej strony Pangry, witam was w Brawl Stars. Nigdy nie było na kanale odcinku z Brawl Stars, ale uwierzcie mi, że grę mam od 2018 roku. Praktycznie od rozpoczęcia tej gry, kiedy już zaczęła być popularna, już ją miałem. I jesteśmy tutaj i to jest konto, słuchajcie, 11 tysięcy, ale miałbym już około 30-40. Bo to jest nowe konto, bo niestety grałem kiedyś na starym dobrym tablecie, który już odmówił posłuszeństwo, spadł mi z wielkiego, tego jest cały potuczony. No już ma za mało miejsca, w ogóle pisze, że deweloper nie odpowiada coś tam na tym urządzeniu czy coś i tam nie miałem supercela, więc tutaj będę musiał założyć, bo nie mam też tej supercel konta. Więc jest przypał. Bo muszę sobie je zrobić po prostu. No ale będę miał te wszystkie postacie, tylko sobie jakbym chciał zmieniać telefon, to bym nie miał. I pierwszy raz w życiu kupiłem karny bojowy w ogóle. Ten za 60 zł, bo chciałem sobie kupić dodatkowy. Ja wbijam kita za 3800 i prawie mi brakuje, więc dzisiaj sobie go wbijemy. Tak jak wygląda moje postacie, a na starym koncie, już wam powiem, miałem mniej postaci, bo to było stare konto, 2 lata temu je straciłem. Więc miałbym prawdopodobnie już dużo legend więcej. Miałem Steel, miałem Colette, miałem, no tych postaci nie było. Miałem Tarę, Byrona, Ruffsa, tych też nie było wszystkich, tych też nie było, bardzo dużo postaci przyszło. Legend o dziwo nie miałem, a grałem tam na tym koncie bardzo długo, no już chyba więcej nie. No a tu mam dodatkowe więcej postaci, bardzo dużo mam. Najwięcej pucharków mam oczywiście na Leonie, moim ulubionej postaci, potem na Majku, taki sobie skin kupiłem. Dużo mam takich skinów ze Star Dropów, a ostatnio sobie dropnąłem takiego skina, już wam pokażę. Do Bibi w ogóle mi się trafił bardzo dużo razy już skin, więc trochę jestem zły. Bo bardzo dużo, 3 razy zostałeś dropu legendarnego, to jest i raz z mitycznego. A do Pampę też mam bardzo dużo skinów, bo 2, bo jednego, no niezbyt dużo. Do Squeaka jeszcze mi się trafił, no dużo mam tych skinów, ale wczoraj był legendarny star, czy przedwczoraj, nie pamiętam, ale nie, przedwczoraj. Takiego kiełka trafiłem, więc tutaj mam też bardzo dużo, bo mam wypaczony, szmaragdowy i tropikalny. Tak, wypaczony. Więc sobie, słuchajcie, otwórzmy ten karny, mamy 55 rzeczy, więc zacznijmy sobie od tych biskotek. Wszystko będzie bardzo długo przechodzić. I plus jeszcze mamy, ponieważ mamy plus karnet za... Aha! Czyli ja mam już 4000. Ja sobie to źle przeliczyłem. Czyli to jest plus, że dodatkowe. No to jest super. 100 odbieramy i zaraz będziemy mieć kita, słuchajcie. Lecimy dalej. Szybciutki speedrun. Wow, czyli te plus rzeczywiście się bardzo opłaca. Ja myślałem, że to nam mało daje, a ja źle przekalkulowałem to wszystko sobie. No naprawdę to będzie super. Speedrunujemy. Ale ja się mega cieszę, bo nareszcie będę taki trochę flex, nie? Bo zawsze byłem takim free to play graczem. Jejciu, to ja sobie dzisiaj sobie poulepszam te postacie. Ja! Yeah. No, no właśnie. Więc to jest pierwszy odcinek w ogóle na YouTube'a, taki publicznie z Brawla. Chcecie, to mogę trochę jeszcze porzucać jakieś Brawl Stars openingi, jakiś mix otwierania Star Dropów czy coś. I dostaliśmy jeszcze plus 10, bo ja miałem 38 poziom wbity normalnie na koncie, a teraz mam 48. Fajne spraye, naprawdę, potem sobie jeszcze. I mamy kita, słuchajcie. Proszę bardzo. Ja sobie zrobię screena. Do dzieła. No i kolejno musimy już kolet. Do dzieła. I tutaj, słuchajcie, jest ten moment, w którym musimy wybrać, jakiego zadymiarza możemy blokować. Za darmo, tak? Więc mamy tutaj albo 1000 tych. I ja szczerze mam taki pomysł, żeby po prostu nie odblokowywać tych epickich, bo one mogą się trafić. A ja sobie zamiast odblokować tą kolet, to po prostu wezmę 1000 i ją odblokuję, plus będę miał jeszcze do Crowla i ten, więc... Zdecydujcie się, że dopatrzyłem na odblokowanie bieżącego zadymiarza, który jest na star drop jest słaby. Dobra. Czy na pewno bierzemy 1000 i mamy kolet. Kolejną postać. A sobie klikna. Można ją przełączyć? Serio? Naprawdę? Naprawdę? To ja chyba, dobra, to weźmie tą kolę rzeczywiście. Jak tak miało być, to tak będzie? Aha, to pisało legendarne, a mam odblokować mitycznego. Trochę mnie okłamali, a weźmiemy sobie Byrona w sumie. Bo on będzie spoko, bo on tą zaraża mocą, a podobają mi się takie postacie, więc co za król.
Miałem na starym koncie i miałem chyba 20 rangę, więc spoko bardzo. No i teraz już słuchajcie, mamy tego Byrona. A to w ogóle się to zmieniło. To tak, tak średnio, bo miał być legendarny. No dobra, to trochę okamało mnie bez. Ale to nie będzie tak jak jest, bo rzeczywiście wszystko przyjdzie w swoim czasie do siebie. Te emotki są naprawdę fajne. No nie wiem, jak to muszę poskać. To są gracze, więc... Lecimy dalej i może dzisiaj nawet wbijemy jeszcze Byrona, więc ja zaraz sobie przetestuję Kita, ale wlećmy już do końca, bo zaraz wbijemy do niego skina od razu. A Kit był taką też moją marzeniową postacią, bo chciałem ją wbić, słuchajcie. Dzisiaj całego karnetu nie odblokujemy, bo nie mam na tyle jeszcze tego, ale star dropping możemy otworzyć. 3500, jeszcze tyle nigdy w życiu nie miałem. To jest ogromna masa tego. No ale te pieniądze mi się wydaje, że to jest bardzo opłacalne. Bo na przykład jak tyle wydałem na przykład na openingi z Stumbleguya, to szczerze to się nie opłacało, bo te emotki, to wszystko to wraca. Na przykład kupujecie, słuchajcie, za około 20-30 zł karnet bojowy, tańszy oczywiście. I na końcu macie tą emotkę taką z pięścią. I okazuje się, że teraz ona była po prostu do zdobycia dla normalnego gracza free to play. No to według mnie trochę bez sensu, bo ktoś gra, ktoś się to kupi, no to powinna być inna dla tych graczy free to play. A nie, że one są po prostu powtarzają, bo wtedy to jest po prostu zmarnowanie tych pieniędzy, trochę tak mi się wydaje. No i dobiega już nasz koniec. Ale Byrona sobie wbije powoli. No i tutaj będą te skiny i legendary Stardrop. 12 tysięcy gemów. 5 tysięcy błyskotek. 136 gemów. To jest niesamowite. Wbijam dwie postacie i możemy wszystkich, dosłownie wszystkich zadymiarzy ulepszyć. I ja bym sobie wylepszył Kita, szczerze. Ale zagrajmy sobie nim nutkę. Na pierwszej randze, bez pucharków, bez mocy, żeby były jakieś łatwe gracze do rozrobienia. I ja bym chciał tak trochę, żeby nie jednak wszystko dla tego Kita, wszystko, żeby był najlepszy. Tylko chciałbym tak po kolei, żeby każdy zadymiarz coś dostał, żeby było to rozsądne, mi się wydaje. Wow, no słuchajcie, wbijałem ją dosyć dużo, chyba miesiący parę. Bo on już dosyć od dawna jest. Bo jeszcze ten Larry Lorvi był. Nie bierze on duże obrażenia, ale mi się wydaje, że jest dobry, bo mu się tutaj wbija. Ale jego gadżet jest totalnie full OP. O, i proszę bardzo. Miał, miał, miał. O kurczę, prawie bym przegrał. Nie! Naprawdę! No to widzicie. Plus 2 przynajmniej, więc ulepszymy sobie go. A, no i tu jeszcze mamy 10 niby. A, aha! Jeszcze? Chyba odblokowaliśmy cały karnet po prostu bez niczego. Serio? Ej, naprawdę! To będzie się legendarny star drop odblokujemy, słuchajcie, widzowie. Ja myślałem, że nie. Dobra, potem muszę sobie nauczyć tym grać tą postacią. Tu mam wszystko podbierane. 1000, no to jest, słuchajcie, bardzo dużo jeszcze. Nie dostałem nigdy takiej mamony po prostu w Brawlce. Zawsze wszystko sam wbijałem. A jak już to kupiłem, jak była jakaś dobra oferta. Ale rzeczywiście te karnety się opłacają. O nie, już klikłem legendarny, słuchajcie. Co się dropnie, to się dropnie. O, ja chyba marzyłem, żeby mieć jakiegokolwiek skina do Bulla, bo ja miałem barwazińce Bulla na starym koncie, a teraz go już nie mam niestety. Więc mi się to naprawdę podobało. Wow, no, jestem zaskoczony. Losowy start lub legendarny złoty smok. Więc fajnie, że skinek, a nie jakieś mamony, bo tego mieliśmy już dosyć dużo. Rzadki star dropik. Chyba będziemy mieć dwa star dropy, czy jak to będzie? Tak, mamy dwa star dropy chyba na dzień, jak mamy ten plus karnet. Więc to jest naprawdę opłacalne. 3000, nie, to jest masakryczna ilość. Jeszcze tyle nigdy w życiu nie doświadczyłem. No i mamy fajnego skina, którego chciałem swoją drogą kupić, nie? To mam go za darmo. Dobra, to ulepszmy sobie tego Kita. Boxer Kit. Spoko. Mam Boxer Kit złota łapa i Boxer Kit mroczna łapa. To ja sobie złotą łapkę założę. A potem zwykły, bo jest w sumie słodki. Taki bardziej. A potem sobie pogram. Dobra. Te sobie lepsze. Na razie możemy na spokojnie. Na razie nic nam nie znika tak szybko. No i dobra. No i tutaj mamy tak.
Użyj się w kartonie, stając się niewidzialny na 5 sekund. Tak, czyli to jest to. To jest ten, gdy jesteś w bezruchu, ładunki numer 3, tak. To jest ten gadżet, który właśnie on może być niewidzialny i on jest bardzo dobry. Dobra, ulepszamy dalej. Na 8 rangę. I ja bym mu dał, szczerze, nigdy nie brałem tej... Tutaj jest plus jeden gadżetu, a tu jest tarcza ochronna. Ja bym wziął tą tarczę, bo nigdy nie brałem jej, a wiem, że ona jest OP. No i dobra, no i jeszcze raz sobie zróbmy w takim razie, żeby miał star power. I to mi ewidentnie wystarczy. I co my tutaj bierzemy, słuchajcie? Rząd na mocy. Hit czerpie 200% mocy z każdej kostki mocy. I nadmiernie przywiązany kit trzyma się sojusznik, czyli zadymiarzy 5 sekund dłużej. Aha, no to nie, bo to bardziej ten się chyba opłaca. 2000 poszło się rąbać, no ale mamy kita przynajmniej wbitego, słuchajcie, na 9 moc. I teraz sobie może wymoksuję, słuchajcie, Dynamajka. To będzie najbardziej rozsądne, przynajmniej według mnie, bo ja mam, słuchajcie, to. Czyli... ten, no wiecie co. Ale na to u nas nie stać, ale ja sobie to kiedykolwiek wbiję. I tu sobie damy, jak ty mam plus 1, no to tutaj też sobie dam rzeczywiście ten 10-sekundowy. Czy dałem to rozsądnie? Tak mi się wydaje, bo Dynamite czekałem na 10 rangę, bo ja trafiłem do niego z legendarnego Star Dropa, ten z hiper doładowanie, które swoją drogą jest dosyć drogie, więc bardziej się opłacało na niego tą moc zrobić niż na przykład na Leona. Bo na Leona nie mam, a to jest dosyć dodatkowe pieniądze, więc wolałem tutaj. I co mogę jeszcze ulepszyć? Kita sobie powbijam, na pewno dzisiaj będę grał. Słuchajcie, to jest legendarny zadymiarz. I skoro pamiętam, cały tydzień grałem bez przerwy Leonem, nie zmieniając żadnej postaci, więc no, mogę świętować, że tak powiem. A, no i możemy sobie wbić oczywiście nową Colette, którą gdzieś tutaj mamy. Szczerze nie mam pojęcia, gdzie on jest, ale sprawdzimy sobie, o, w taki sposób. Sobie już tak troszkę wbijamy, nie wiem, no tak. Żeby było na 7 moc, tam jej... Nawet na 8. Nie, następnego poziomu. Dobra, to weźmy to. I dodatkowe weźmiemy sobie prędkość w krzakach. Okej, okay, no i takim oto sposobem trochę sobie zmarnowaliśmy te gemy. Ale kto powiedział, że zmarnowaliśmy, słuchajcie. Te, znaczy nie gemy, tylko te pieniążki są naprawdę opłacane i mamy za darmo teraz te dodatkowe pieniążki, takie plus, nie? A ja mogę sobie jakiegoś fajnego skina kupić, nie? O, no i mamy plus, codzienny prezent, jeszcze nie odebrałem. Takie zawsze lagi są w sklepie, nie wiem dlaczego. Szczerze mogłem na coś innego wydać te złoto, bo wiem, że one też się na coś to przydaje, ale na co innego niż wymaksowanie innych w naszych postaci. Więc mi się wydaje, że zrobiłem dobrze, a nigdy nie miałem takiego starczu, że w ogóle zadymiarza trafiłem, już miałem do niego star power. No zobaczymy, jak to będzie. 136 gemów, jak będzie za gemy, to sobie kupię jakiś ten... No ja myślę, że jeszcze możemy maksować ewidentnie, ale to jeszcze potem zrobię. Nie wiem, kogo możemy tutaj wymaksować, jeszcze Colta możemy sobie zrobić. O, no i teraz już nie mamy. Dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka, taki krótki, a jeszcze sobie raz zagramy tym kitem bez skina i zobaczmy, jak będzie to działać. No mega jest to satysfakcjonujące, do mnie to jeszcze nie dochodzi, że to mam. Ale no, według mnie się naprawdę opłacało, a teraz bijam już Byrona, potem Epika i jakąś kolejną legendę. No i widzicie, ja mam teraz tą ochronę, że nic mnie nie może bić. I on bierze po 1400, a na początku, jak pewnie wiecie, bił po 800. I ja mam nawet takie emotki fajne do niego, więc zapewne sobie, słuchajcie, staniemy się teraz niewidzialnym. I zobaczcie to. Hop. No i rzeczywiście, zobaczymy, czy bierze więcej z tych skrzyneczek. I rzeczywiście brał o 200% więcej, więc ten star power jest dosyć dobry. Czy to był gadżet? Nie, to był star power. Bierze bardzo dużo. Narzućmy się na niego. Pokonany. No, to jest czysta wygrana, słuchajcie. Ja mówiłem, że on jest troszeczkę taki przereklamowany, jakby nie miałem, bo rzeczywiście kid jest naprawdę bardzo OP postacią.
No sami to potem widzicie. Więc mi się wydaje, że będzie to kolejna legenda, którą się zbije na 20 poziom. Bo Surge'a nie traktuję jako legenda, bo jestem dosyć OG graczem. Jak wam już to mówiłem, więc... Bo on jest taki chromatyk, który został zamieniony. A to jest jednak poza, która została dodana już wstępnie jako legenda, a nie jako zmieniona z chromatyka. Wow, naprawdę, naprawdę świetne. Tu nam jeszcze przyszło, to ja sobie, słuchajcie, zostawię tego skina, bo ja naprawdę ten kit jest jak kit. Ja chciałem kota, a nie jakiegoś robota. Ale rzeczywiście bokserki tam są spoko. Je bokseru, kocia łapa. Spoko, ale ja sobie na razie będę grał takim zwykłym kitem. Mi się wydaje, że jest taki ładniejszy i lepszy. Możemy sobie zagrać kolet, ale teoretycznie ja po prostu już miałem dawno wbitą. I wiem, jak ona po prostu działa. Więc kiedyś sobie ją tam wbiję, a właściwie może jutro, może dziś, chociaż raczej będę kita wbijał do końca. No ale zobaczymy, jak będzie. Ale rzeczywiście mi pisało, że kolejny będzie ten. Dobra. Od razu wrzucę ten film, żeby go usuwać, bo nie wiem, ile na moim będzie miejsca na telefonie, bo ja gram na telefonie, więc muszę sobie zrobić tego supercela rzeczywiście, żebym mógł sobie kolejne konto zrobić, jakby wiecie, o co chodzi. Żebym mógł na przykład, jakbym zmieniał telefon, bo nie ukrywam, że mam mało bardzo pamięci. O, no i dostaję bardzo duże obrażenia. No, kolet jest zawsze taką bardzo spoko postacią. Szczerze, czy wolę styl, czy kolet, to chyba kolet. No, zadaje chyba większy. No, niby on ma taki OP ult, ale nie zadaje dużych obrażeń, no. On jest OP, ale nie aż to czuć. Siema. Widzicie, ona nawet obok mnie przeszła i nie. Są tak naprawdę chyba boty. Na takiej ramie, nie? No i tutaj mamy tego speeda w krzakach. A tamta siła, o, my będziemy mieli chyba... Teraz poczekamy. Ona już się do mnie tutaj dotarła, ale bez sensu to było, proszę pana. Zaraz pan dostanie taki snajper, bym powiedział. No, szkoda, że straciłem tamte konto, bo na pewno bym miał dużo więcej tego wszystkiego. Bo kiedyś był mały i nieogarnięty, że jest coś takie jak Supercell ID i trzeba połączyć z e-mailem rodzica i potem jak chciałem zrobić, to coś tam się nie dało, że coś ten tablet już za późno było, jak byłem już ogarnięty. I tak to wyszło. Dziękuję wam bardzo za oglądanie, widzowie. No, jestem w szoku po prostu, że udało mi się, no, naprawdę. Po tylu latach, kiedy już jest karnet za dmiotki, bo też nie miałem nigdy karnetu. A znam osoby, które kupują go praktycznie co sezon, nie? Więc ja się bardzo z tego satysfakcjonująco cieszę. I za 5000 mogę sobie kupić skina za 149 gemów. Albo zbierać. Ale to chyba sobie kupię jakiegoś wyczesanego super, hiper, mega skina. Teraz zobaczymy. O, widzicie, 2769 i 129 to jest księżycowy kiełek. 5000 kosztuje. No i ja sobie będę czekał na jakąś super fajną ofertę zniżkową albo jakiegoś unikatowego skina i sobie do jakiegoś na przykład El Primo kupię, bo na przykład do El Primo kosztują bardzo dużo skina, a swoją drogą skutki ja kupiłem na przecenie, bo miałem dosyć dużo. No a do El Primo kosztują ponad 79 każdy. I chyba bym sobie kupił tego. Aha, on jest tylko za ten, no ale to jeszcze zobaczę, bo jest ich dosyć dużo, więc dzięki za oglądanie. A jak chcecie więcej odcinków z Brawla, no to zostawcie łapkę w górę, ja będę widział. Na razie.